miałam bardzo zabawną sytuację z gościem, którego toku rozumowania totalnie nie pojmuję. Wiele osób może sobie zrobić takiego facepalma, jak będzie to słuchać. No hej, tu Kasia Zaręba, jestem trenerem i dietetykiem i witam Was dzisiaj w takim filmie pogadankowym, ponieważ wczoraj miałam bardzo zabawną sytuację z gościem, którego toku rozumowania totalnie nie pojmuję, chciałabym powiedzieć, chociaż z jednej strony rozumiem, ale jednak z drugiej strony, jak pokażę Wam, jak generalnie wyglądała to ta dyskusja, to wiele osób może sobie zrobić takiego facepalma, jak będzie to słuchać. To będzie taki film raczej w tonie rozrywkowym, żeby sobie tak luźno posłuchać, ale z drugiej strony też trochę będą mogły wyciągnąć z tego filmu osoby, które są gdzieś tam może na początku swojej drogi, albo nawet niekoniecznie. Bo w tym filmie też będziemy mogli zaobserwować sobie, jak psychologicznie niektórzy podchodzą do różnych tematów, jakie blokady, i to takie blokady naprawdę solidne, zabetonowane, mocno ugruntowane mają niektóre osoby. I to nie chodzi też tylko o to, żeby się tutaj z kogoś pośmiać, ale również będzie z tego filmu można sobie coś dla siebie wyciągnąć. Ja bardzo sobie lubię tak analizować, co ktoś ma w głowie, szczególnie kiedy ktoś ma takie dzikie odpały, jak miał ten facet wczoraj u mnie pod postem na Facebooku. Także zapraszam. Generalnie chodzi o komentarz pod postem moim na Facebooku, w którym to zachęciłam do tego, żeby wejść na mój YouTube i zrobić trening z wyzwania treningowego, które aktualnie się odbywa. Jak oglądacie to sobie później, nawet po tym wyzwaniu, to i tak to wyzwanie będziecie sobie mogli zrobić, będziecie sobie mogli przejść od początku do końca przez to wyzwanie, ponieważ wszystkie treningi zostaną tutaj u mnie na kanale. Link do playlisty z całym tym wyzwaniem treningowym daję Wam gdzieś tutaj w kartach i w opisie pod filmem. No i wiecie, ja tam piszę, że bardzo spokojnie, ale skuteczne modelowanie brzucha, likwidacja boczków, oponek, wzmacnianie mięśni i tak dalej, i tak dalej. I tu słuchajcie, jaki komentarz. Nie wierzę w siłownię i diety. Pakować komuś kapuchę do kiermany. Lepiej pójść na operację zmniejszenia żołądka. I co? Po prostu ten komentarz, ja pierwsze co jak przeczytałam, to myślę, nie no, ktoś mnie troluje, to nie może być naprawdę. No i dałam oczywiście tą emotkę, haha, że się śmieję i napisałam, żeby po prostu nie wyjść na głupka, który bierze to na serio. Napisałam, mam nadzieję, że żartujesz. Ale gość mi pisze, że nie. I zobaczcie, my tu mamy w ogóle kilka wątków poruszonych. Nie wierzę w siłownię i diety. Czy siłownia i diety to jest kwestia wiary? Czy jak ktoś po pierwsze nie wierzy w siłownię, to znaczy, że siłownia nie istnieje? Czy może chodzi o to, że ktoś nie wierzy w efekty, jakie daje siłownia? Chociaż, jak wiecie, ja tutaj na YouTubie pokazuję treningi domowe i w tym poście też oczywiście chodziło o treningi domowe. Ale że w diety ktoś nie wierzy, no to też nie jest kwestia wiary. On nie wierzy, że w ogóle, że są diety, że istnieje coś takiego jak dieta. Jeśli on cokolwiek je, to dietę ma, ale może nie o niekoniecznie dobrą, jeśli nie ma zbyt dobrych efektów. A jak pisał, że nie wierzy w siłownię i diety, to raczej bym przypuszczała, że efekty ma no kiepskie. To było pierwsze zdanie, nie wierzy w siłownię i diety, ale to, tylko że to właśnie raczej nie jest kwestia wiary, a nauki, wiedzy. Kolejna, a i jeszcze taka sprawa, że może często wiele ludzi ma tak, że dieta kojarzy się, nie wiem, z jakąś dietą kapuścianą, z jakąś tam jakimś postem Dąbrowskiej, z takimi rzeczami, co faktycznie mamy krótkie to, krótkotrwałe, no a potem jeśli to jest krótkotrwałe, no to wiadomo, że będzie jojo. No ale to nie jest kwestia wiary. Dieta po prostu jest, każdy dietę ma, jeśli cokolwiek je, a jaki to będzie sposób żywienia, no to już trzeba dopasować do siebie. A to, że jedzenie ma na nas wpływ, czy w ogóle w to można nie wierzyć, czy faktycznie niektórzy ludzie myślą, że niezależnie, totalnie niezależnie od tego, co jedzą, ile jedzą, jak jedzą, i tak będą wyglądać tak samo, bo co? Bo ich przeznaczeniem jest być z nadwagą, albo być otyłym, a znowu innych ludzi tak przeznaczeniem, nie wiem, zapisane po prostu w genach, jest mieć duże bicki i być super dociętym człowiekiem, w ogóle bez pracy, bez siłowni, bez w ogóle bez ćwiczeń, bez diety, bo to nie ma wpływu. Wyobraź sobie, że w ogóle nie wierzysz w treningi, nie wierzysz w dietę. Więc co?
ja mogę jeść powiedzmy na obiad 4 pizze, na śniadanie 4 hamburgery, a jeszcze na kolację tak sobie walnąć płatki czekoladowe z mlekiem, bo tak po prostu mam, bo mam po prostu takie geny, przepraszam bardzo, a ty możesz jeść jak wróbelek, albo możesz jeść idealnie zdrowo w odpowiednich dla ciebie ilościach, być na deficycie kalorycznym, a i tak będziesz mieć nadmierną tkankę tłuszczową, będziesz mieć nadwagę, otyłość, bo tak masz po prostu w genach. Kolejne zdanie. Pakować komuś kapuchę do kiermany. Jeśli ktoś ma takie podejście, jak tu ogólnie funkcjonować, żeby tylko nikomu nie dać zarobić, no to sorry, ale chyba nie mógłby raczej nic jeść, nie mógłby się myć, w ogóle nie mógłby funkcjonować bez wody, bez prądu musiałby żyć, bo na wszystkim, na każdym etapie ktoś zarabia. Nawet na tym, że on tu napisał komentarz, ktoś zarabia, bo kupił telefon, musiał ten telefon naładować. Jeśli ma profil na Instagramie, no to też, znaczy na Facebooku, bo to na Facebooku, no to też Facebook zarabia przez to, że zbiera od nas jakieś tam dane, wyświetlają się reklamy i tak dalej, i tak dalej. Ale on nie będzie pakować kapuchy do kiermany tym wrednym dietetykom i trenerom, ale chirurgowi, żeby zmniejszył mu żołądek. Okej. Okay. Lepiej pójść na operację zmniejszenia żołądka. I tutaj... słuchajcie, to też nie działa tak, że zmniejszymy sobie żołądek, co nie jest wcale taką prostą, łatwą, przyjemną, bezkomplikacyjną i bezryzykowną operacją, tylko to już się faktycznie działa dość grubo na narządach. I to wcale nie jest tak, że mamy rozepchany żołądek, jemy, jeśli jedliśmy za dużo, już nie mówiąc tam nawet o jakości produktów, ale kiedy jemy za dużo, nawet najzdrowszych produktów, nawet możemy jeść, warzywa nie są najzdrowszymi produktami, nie ma produktów idealnych w dzisiejszych czasach, ale powiedzmy, jesz nawet same warzywa, jesteś w stanie sobie rozepchać żołądek, no bo tak to po prostu działa. Żołądek się rozciąga, kurczy, możesz sobie nawet, powiedzmy, że teraz masz taką sytuację, że sporo sobie pojadłeś, czujesz, że brzuch jest taki dość zapchany i nie jedz sobie jutro do godziny 12, to o tej 12 jutro wcale nie zjesz takich dużych ilości, jakbyś mógł w stanie jeszcze zjeść dzisiaj, bo żołądek się stosunkowo dość szybko kurczy, a jeśli sobie będziesz stosować dalej, powiedzmy przez cały tydzień, będziesz sobie jeść troszkę mniejsze porcje, niekoniecznie niżej kaloryczne, ale na przykład troszkę mniejsze porcje, to zobaczysz, że ten żołądek ci się skurczy, a następnie z powrotem będziesz mógł go rozepchać. I tak samo, jeśli ktoś pójdzie na operację zmniejszenia żołądka, to równie dobrze będzie mógł z powrotem ten żołądek rozepchać. A już nie mówię o takiej kwestii, że jakby poszedł ten facet do chirurga i się zapytał, do lekarza, do chirurga, zapytał się o tą operację zmniejszenia żołądka, to na bank miałby jakieś żywieniowe zalecenia po operacji. I co? On by powiedział, a nie, bo ja w te zalecenia nie wierzę, bo ja nie wierzę w diety, więc się nie będę do tego stosować. A znowu, nie wiem, czy on może ma takie podejście, że sobie zmniejszy żołądek, potem go rozciągnie, zmniejszy, rozciągnie, zmniejszy, rozciągnie. I tak można w kółko, bo on w diety nie wierzy, koniec, kropka. I ja tu oczywiście starałam mu się to wytłumaczyć, jak zobaczyłam, że on faktycznie, no, mówi poważnie, napisał mi, że nie żartuje. Ja napisałam mu, to ty myślisz, że po zmniejszeniu żołądka taki efekt już zostanie bez pracy nad sobą? Nie ma dróg na skróty, żołądek znów można rozciągnąć i będzie jojo, jeśli nie ułożysz sobie w głowie, jak odpowiednio jeść. Bo ułożenie sobie tego w głowie wszystkiego jest naprawdę ważne. Żywienie i treningi to nie kwestia wiary, zmniejszenie żołądka nie poprawi twojej sprawności, kondycji, metabolizmu, nie odciąży kręgosłupa. Po to też są treningi, a nie tylko dla kształtowania sylwetki. Jak ktoś nie wierzy, tak on to napisał, w siłownię, czy w treningi ogólnie powiedzmy, bo zdecydowanie, jak mnie śledzicie, to wiecie, że ja jestem tego zdania, że siłownia nie jest nam potrzebna, jeśli na przykład chcecie mieć takie efekty jak ja. Jeśli po prostu chcecie sobie poprawić sprawność, poprawić zdrowie, wymodelować sylwetkę, ale nie tak, że chcecie jeździć na jakieś zawody kulturystyczne czy bikini fitness, to jesteście w stanie naprawdę dużo zrobić w domu i na przykład właśnie po to, między innymi, ja tutaj pokazuję wam treningi na tym kanale. I to nie jest tak, że wiecie, że wy teraz macie spoko kręgosłup, nie bolą was plecy i że tak będzie już zawsze. Plecy trzeba wzmacniać bez odpowiednich treningów, nawet jak jesteśmy super szczupli,
to nie będziemy zadowoleni po pierwsze do końca z tego, jak wygląda nasze ciało, ponieważ bardzo łatwo bez treningów o sylwetkę skinny fat. Nawet jeśli ogarniamy żywienie, to bez treningów możemy mieć bardzo łatwo sylwetkę skinny fat, czyli tą taką chudotustą, czyli na przykład wiotkie ciało, o, tak to powiedzmy, wiotkie ciało, powiedzmy, że wszystko jest szczupłe i tu nagle gdzieś opąka, czy wtedy też łatwiej o celulit na przykład i tak dalej, czy na przykład o pośladki niezbyt krągłe, a już nie mówiąc, wiecie, o sile, o kondycji, o sprawności, przecież Jezus Maria, to się samo nie robi, to się nie bierze znikąd, dlatego też chciałam mu to wytłumaczyć, bo sobie myślę, kurde, może on faktycznie totalnie nie wie, nie interesował się tym tematem, usłyszał o operacji zmniejszenia żołądka i po prostu tylko to widzi, a on mi dalej. Sorry, nie wierzę w wasze zapewnienia. W nasze zapewnienia. Odpisałam, idź do chirurga na konsultację w sprawie zmniejszenia żołądka, to się dowiesz, że później można znów go rozciągnąć, jeśli nie ogarniesz żywienia. Ale też nie musisz mu wierzyć. Może po prostu gość w nic nie wierzy. Żyje w jakimś swoim świecie, w jakiejś swojej zamkniętej bańce. Takiej bańce, gdzie po prostu najlepiej nic nie robić. Zwolnić się z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ode mnie nie zależy to, jak wyglądam. Ode mnie nie zależy to, jak się czuję. Ode mnie nie zależy, jaki mam stan zdrowia. I ja w ogóle nie mam na to wpływu. I wtedy faktycznie można nic nie robić. A po prostu jak dopadnie cię choroba, czy staniesz się otyły, no to taki już mój los. No trudno. No nie wiem, ja bym po prostu nie mogła tak żyć. Dalej napisałam, to nie religia, tu nie chodzi o wiarę. To, że żywienie i trening ma na ciebie wpływ, to kwestia biologii, anatomii, biomechaniki. Myślisz, że ludziom mięśnie rosną same? Że to nie wymaga pewnej aktywności? Że niektórzy po prostu rodzą się z bickami, a inni nie są w stanie w ogóle wzmocnić rąk? Myślisz, że niektórzy tyją, a inni nie, niezależnie od tego, co i ile jedzą? A może nawet nie wierzysz, że masz dietę? Bo jeśli cokolwiek jesz, to o tej diecie wam to powiedziałam. I tu dałam mu przykład, żeby sobie przetestował. Ale może myślisz, że nie ma różnicy, co jesz, że to nie wpływa na organizm. W takim razie zjedz 5-6 jabłek naraz, albo nawet można i więcej, a zobaczysz, że cię przeczyści. I zapewniam, że nie jestem wróżką, tylko wiem, jaki to da skutek. Więc nie wiem, czy to dla niego będzie wystarczający dowód tego, że to, że co jemy ma jakiś konkretny wpływ. Doprawdy fascynujące jest twoje podejście, bardzo wygodne dla ciebie, bo zrzucasz z siebie wszelką odpowiedzialność za to, gdzie jesteś, będziesz, jeśli chodzi o sylwetkę i zdrowie. Jednak też bardzo szkodliwe jest to podejście dla ciebie, tylko dla ciebie, dla nikogo innego. Także no tak, tutaj może podchodzę do tego w taki sposób troszkę prześmiewczy, ale to tylko dlatego, że faktycznie jak już się coś jakiemuś człowiekowi uświadamia, a on dalej brnie w to swoje, no to o czymś to świadczy. Też może to świadczyć o tym, że je bardzo źle, ponieważ żywienie również, nie wszyscy o tym wiedzą, wpływa na mózg. Im ktoś więcej je syfu, takiej mocno przetworzonej żywności, na przykład fast foodów, takiego naprawdę śmieciowego jedzenia i wysoko, bardzo wysoko cukrowego jedzenia, często piję kole i tak dalej, to ja już wam tu kiedyś mówiłam o mgle umysłowej. Kiedyś ktoś mi napisał, że co ja w ogóle wymyślam, jaka mgła umysłowa, nie ma czegoś takiego. No jest! Kiedy jesteśmy po pierwsze przeżarci, nie mamy uregulowanego poziomu cukru we krwi, nie mamy uregulowanych hormonów, jesteśmy od żarcia uzależnieni i to mocno, często nasze myśli skupiają się tylko na tym i jesteśmy w innych momentach rozproszeni. Często też występuje takie po prostu otępienie, jakby nam ktoś walnął w łeb i jest problem z koncentracją, ze skupieniem się, z poskładaniem myśli, z logicznym myśleniem. Ja nie mówię, że każdy, kto super je, to w ogóle od razu jest, wiecie, normalnie geniuszem. To też tak nie działa. Ale chodzi o to, że jedno na drugie ma wpływ i co bardzo mnie cieszy, często jak ktoś zgłasza się do mnie po plany żywieniowe, oprócz modelowania sylwetki, na przykład pozbycia się wzdęć i tak dalej, ma takie cele, o których mi daje znać, że na przykład chce poprawić swoją koncentrację, chce poprawić jasność umysłu, bo on zauważa to, że zdecydowanie mu się gorzej myśli, ciężko mu się skupić, jak je, tak jak teraz, a na przykład jak wcześniej bardziej dbał, bardziej uważał na to, co je, to zdecydowanie jego myślenie było na innym poziomie. Także może jeszcze jak żywienie wpływa na mózg, zostawimy sobie na inny film. No a tymczasem mam nadzieję, że to było dla was ciekawe, że miło się tego słuchało. Może dowiedzieliście się czegoś nowego, no a może po prostu taki to był dla was relaksik w ciągu dnia, może byłam dla was takim radykalnym
bardzikiem gdzieś tam grającym, brzęczącym w tle podczas jakichś tam waszych obowiązków. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o takich filmach. Czy chcielibyście może więcej takich przypadków, sytuacji? Bo co jakiś czas faktycznie trafiam na tego typu sytuacje. No i chętnie mogłabym różne takie rzeczy wam opowiedzieć, jeśli tylko się wam tego dobrze słuchało. No bo jak nie, no to po co, nie? Także koniecznie dawajcie znać w komentarzach, czy było spoko. Koniecznie dawajcie znać, jakie filmy chcielibyście jeszcze na tym kanale. Może właśnie jakieś testy, fit rzeczy, czy moje opinie na temat różnych fit produktów. No to też ja jestem za. Dlatego chciałabym wiedzieć, czego tutaj ode mnie oczekujecie. Sekcja komentarzy stoi dla was otworem. Jak się podobało, koniecznie łapka w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być ze wszystkim na bieżąco. Zapraszam na mojego Instagrama. Link w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Pa, pa.